Otwieram 57. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nidzicy kadencji 2018-23. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały. Serdecznie witam pana Jacka Kosmalę, burmistrza miasta, witam pana Zbigniewa Tarkowskiego, zastępcę burmistrza, witam panią skarbnik, Agnieszkę Jastrzębowską, witam panią sekretarz, panią Elżbietę Płoską, witam przybyłych radnych. Porządek obrad dzisiejszego posiedzenia wraz z projektami uchwał został państwu dostarczony w obowiązującym terminie. Sesja została zwołana na wniosek burmistrza miasta. Porządek obrad przewiduje otwarcie sesji Rady Miejskiej i przedstawienie porządku obrad, podjęcie uchwał w sprawach. Mamy 5 uchwał, które dotyczą zmian w budżecie gminy, zmian uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 2 uchwały dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 1 uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nidzickiemu. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Panie burmistrzu, może parę słów na początek na temat projektów uchwał. Drodzy państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, poprosiłem przewodniczącego Rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Chodzi tutaj o terminy. Jesteśmy w dniu dzisiejszym po rozstrzygnięciu przetargu na Łysakowo sieć wodno-kanalizacyjną. Był to 4 przetarg i tak naprawdę ostatni, który mógł się odbyć w właściwym terminie. Co prawda zostały przedłużone terminy, ale specyfika robót i termin, który nas goni, zupełnie inny. Powiem wprost, spółdzielnia podpisała już umowę przedstępną na sprzedaż, nowy nabywca nie wyraża zgody na to, żeby dostarczać mieszkańcom wody i żeby to wybudować do grudnia, no to nie było innego terminu. Przetarg został w dniu dzisiejszym otwarty, jeszcze nie jest rozstrzygnięty, bo będzie sprawdzanie dokumentów. Pani inspektor Anna Romanik będzie to robiła przez dzień jutrzejszy i pojutrze. Jeśli się okaże, że jest wszystko w porządku, no to byśmy chcieli jak najszybciej podpisać umowę i niech wchodzą na budowę i niech realizują. Druga sprawa, przeprojektowywaliśmy boisko boczne. Wiecie państwo, że to są 3 zadania, na ostatniej sesji już tłumaczyłem. Termomodernizacja szkoły numer 2, budowa sali gimnastycznej pełnowymiarowej plus boisko boczne. Mamy już pełną dokumentację i wprowadzamy to, żeby jak najszybciej ogłosić przetarg. 2 kolejne uchwały to jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu. Udało się przebrnąć po 160 dniach wniosek geologa wojewódzkiego. Państwowy Instytut Geologii wykreślił złoża w Kanigowie. Można rozpocząć projektowanie. 9 przyjeżdża firma White Star, z którą będziemy mówić już o szczegółach planu. W przyszłym roku chcą zacząć budowę zakładu. 2 działka, też już jest inwestor, to jest innego właściciela, dlatego są 2 projekty uchwał, żeby nie było zagrożenia, że jeśli jeden nie dopełni jakiejś formalności, to nie wyjdzie nam druga inwestycja. Na drugą działkę też już jest inwestor z planami, stąd ta nagłość, bo każdy dzień tutaj ma znaczenie. I kolejna uchwała to jest zmiana w dopłacie dla powiatu. Powiat pierwszy przetarg unieważnił, ponieważ środków by nam nie wystarczyło. Skróciliśmy odcinek jednej z dróg. To jest od Łyny przez Orłowo do Koniuszyna. Wcześniej miało być do Moczyska. Gmina Janowo również zrezygnowała z jednej inwestycji. Wtedy wychodziło 63%, teraz wychodzi 83% do finansowania. Ale jeszcze
pewnych środków brakuje. Nie chcemy ryzykować na trzeci przetarg. Z panem starostą uzgodniliśmy, plus wszyscy wójtowie, że spróbujemy dołożyć tę kwotę, żeby te zadania zrealizować. To tyle pokrótce. Jeśli są pytania, to poproszę. To może jeśli pytania, to już przy poszczególnych uchwałach. Także przejdziemy do głosowania. Dobrze. Uchwała numer 1 dotyczy zmian w budżecie gminy Indzica na 2022 rok. Czy są pytania do projektu uchwały? Pan burmistrz wyjaśnia, o co chodzi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, przepraszam, to nie ja tak głośno mówię. Panie burmistrzu, czy mógłby pan zdradzić, kto wygrał ten przetarg? Bo na poprzedniej komisji pan mówił, że nasza spółka przystąpi do przetargu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie radny, nie mogę na tę chwilę powiedzieć, jakie spółki, dlatego że formalnie sprawdzamy. Trzy oferty były, między innymi oferta naszej spółki. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brał udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały oddano 19 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Indzica na 2022 rok. Coś się zawiesiło. I przejdziemy do uchwały numer 2. Która zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Indzica na lata 2022-36. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały oddano 20 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Indzica na lata 2022-36. I uchwała numer 3 dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego Indzica Południe na terenie gminy Indzica. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Waldemar Pszczółkowski. Dziękuję. Panie burmistrzu, wspominał pan o inwestorach. Czy można dowiedzieć się, kto to, co to za firmy tam będą inwestować? Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Drodzy Państwo, na tym etapie mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o tą dużą działkę 114-hektarową, zainteresowanych jest dwóch. Jest to jedna z firm amerykańskich, która dysponuje funduszami emerytalnymi, a druga firma jest to niemiecka firma produkująca turbiny wiatrowe. Ta druga najprawdopodobniej się wycofa ze względu na to, że 160 dni geolog trzymał dokumenty, a oni chcieli już teraz natychmiast. Jeśli chodzi o tą drugą działkę, jest to warszawska spółka, która buduje centra logistyczne w całej Polsce.
Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Pan radny Andrzej Arcyz. Już jest, tak? Dziękuję. I w głosowaniu brało udział 20 radnych. Za przyjęcie projektu uchwały oddano 20 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego Nidzica Południe na terenie gminy Nidzica. I uchwała numer 4 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego Nidzica Południe na terenie gminy Nidzica. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pan radny Leszek Śpiewak. O, dziękuję. W głosowaniu brało udział 20 radnych. Za przyjęcie projektu uchwały oddano 20 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie węzła drogowego Nidzica Południe na terenie gminy Nidzica. I uchwała numer 5, która dotyczy zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nidzickiemu. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały oddano 20 głosów. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nidzickiemu. I na tym zakończyliśmy. Jeśli mogę, panie przewodniczący. Projekty uchwał, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, chciałbym podziękować za to, że mimo tak krótkiego okresu czasu państwo przyjęliście zaproszenie na sesję i w niej uczestniczyliście. Są to niezwykle ważne sprawy dla gminy Nidzica, także dziękuję za to, że dostrzegliście wagę tych uchwał. To ma wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców, a dla nas, jeśli chodzi o te miejscowe plany, w jak najszybszym terminie wybudowanie zakładów pracy i podatki, no, z których żyjemy. Nie ma tu nic nadzwyczajnego. Jeśli chodzi o ostatnią uchwałę, to tak jak państwu powiedziałem, wszyscy włodarze sąsiednich gmin wyrazili zgodę na dołożenie, a sprawa jest tego typu, że jest to jeden wniosek i gdyby gmina Nidzica się wyłamała, musieliby ogłaszać kolejny raz postępowanie przetargowe. A tak solidarnie wszyscy się zgodzili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Waldemar Żuk. Dziękuję. Panie burmistrzu, tylko takie małe pytanko uzupełniające. Takie sporządzenie planu na te działki to jak długo trwa? Najszybciej, jak nam się udało zrobić, to było 8 miesięcy. Dziękuję. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 57. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej.